Cześć, witajcie. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o życiorysie jednej z najpopularniejszych poza granicami naszego kraju Polek, jednym z najpopularniejszych reżyserów polskich i jednej z najbardziej rozpoznawalnych reżyserek w ogóle na świecie. Agnieszka Holland ma bowiem na swoim koncie wiele prestiżowych nagród. Jej życiorys to pasmo traumatycznych przeżyć, wielu zwrotów akcji, a także odważnych decyzji. W ostatnim czasie, mimo że tak ceniona jest na świecie, w Polsce nie miała najlepszej prasy, a wylał się na nią ogromny hejt za sprawą ostatniego jej dzieła, filmu, który zresztą w ostatnim czasie otrzymał Nagrodę Orła w kategorii najlepszy film. Skąd właściwie wzięła się Agnieszka Holland? Jak wyglądał jej życiorys? Jak to się stało, że jest tak wziętą reżyserką, pracującą w Europie, a także w Hollywood, a także jak radziła sobie z konsekwencjami swoich ostatnich decyzji, zdradzę Wam dzisiaj, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, bez uprzedzeń, do oglądania tego odcinka. Pani Agnieszka Holland urodziła się 28 listopada 1948 roku w Warszawie. Jako córka Henryka Hollanda, z pochodzenia Żyda, dziennikarza i socjologa, także działacza komunistycznego, który w latach 30. był przedstawicielem Komunistycznego Związku Młodzieży, a wojnę spędził w Związku Radzieckim, nie wiedząc, że w Holokauście stracił praktycznie całą swoją rodzinę. Właśnie po powrocie do Polski zaangażował się w tworzenie nowej rzeczywistości. Szybko jednak okazało się, że ideały, którymi był karmiony, to tylko mrzonka. Poświęcił się pracy naukowej w socjologii. Mamą pani Agnieszki była Irena, dziennikarka, łączniczka w czasie Powstania Warszawskiego, współautorka pisma Nowa Wieś, która także pisała książki o wychowywaniu dzieci, a także właśnie oddawała się wychowywaniu swoich dwóch córek. Agnisia, bo tak nazywano panią Agnieszkę w domu, to właśnie po mamie odziedziczyła bardzo wiele. Niespożytą energię, zdolności przywódcze, a także przez wiele lat, jak sama pani Agnieszka przekonywała, to, że jej dom był zawsze otwarty dla wielu osób. Agnisiu, bądź wielkoduszna, miała mówić jej mama i choć dzisiaj pani Agnieszka realizuje to przesłanie, to przyznawała, że jako dziecko nieco ją denerwowało, bo jej mama po prostu wtedy sprowadzała do domu biedne dzieci i kazała się z nimi dzielić zabawkami, których jej córkom nie brakowało. Natomiast jeśli chodzi o relacje z ojcem pani Agnieszki, sama określiła je jako ambiwalentne. Do pewnego momentu prawie mnie nie dostrzegał, nie umiał dogadać się z małymi dziećmi. Dopiero gdy rodzice się rozeszli, zbliżyliśmy się z ojcem. Jemu zawdzięczam intelektualne i artystyczne rozbudzenie. Nie. Mówiła pani Agnieszka, jednak ojcem nie przyszło jej się cieszyć zbyt długo. Zginął bowiem tragicznie, gdy ta miała zaledwie 13 lat. W trakcie rewizji dokonywanej przez SB popełnił samobójstwo, wyskakując przez okno, choć do dziś do końca nie wiadomo, czy na pewno była to jego decyzja. Wcześniej podpadł partii za krytykę. Oskarżono go o szpiegostwo. Był ofiarą nagonki, aresztowano go, przesłuchiwano. To właśnie do jego historii nawiązuje bardzo głośny film Andrzeja Wajdy, który na pewno wielu i wiele z Was widziało, a mowa oczywiście o Bez znieczulenia. Mama, chcąc jak najbardziej zagłuszyć ten ból, którego na pewno ta sytuacja dostarczała jej córkom, wywiozła je na zimowisko. Pani Agnieszka jednak i tak ten czas wspomina jako traumatyczny. Ojciec był dla niej ważną postacią, to dlatego przez całe życie została przy jego nazwisku, mimo że wychodziła za mąż. Rodzice we mnie wierzyli. Mama uważała, że mogę osiągnąć wszystko, czego pragnę. To daje siłę, mówiła później. A ta siła przydała się również później, gdy pani Agnieszka już zrobi karierę i wielokrotnie będzie rozliczana z historii swojego ojca. Nawet mówiła o sobie i o swojej siostrze, że są spadkobierczyniami traumy rodziców przenoszonej z pokolenia na pokolenie. I faktycznie zainteresowanie pewną tematyką, tym jak działały totalitaryzmy i w ogóle takim polityczno-społecznym wątkiem w jej filmach będzie widoczne. Zresztą faktycznie chyba panie były do tego stworzone, pani Agnieszka i jej siostra Magdalena, bo ona również została reżyserką i scenarzystką. Natomiast pani Agnieszka, żeby realizować się jako reżyser, musiała wyjechać z Polski. Wiedziała, że u nas w kraju przez historię jej ojca nie będzie przyjęta na żadną uczelnię. Wylądowała więc w związku z tym w Pradze, a o
tym, że zostanie reżyserką, zdecydowała dość szybko, choć początkowo miała na siebie inny plan. Nauczyłam się czytać w wieku 6 lat i właściwie nie rozstawałam się z książką. Przez parę lat chorowałam. Wtedy czytałam po kilka książek dziennie. Miałam zdolności plastyczne, chciałam być malarką, ale spotkałam bardzo uzdolnionego chłopaka i zrozumiałam, że w moim przypadku to amatorska pasja. Zrobiłam autoanalizę i doszłam do wniosku, że zawód reżysera to jest to, gdzie mogę wyrazić się najpełniej. Był jeszcze trzeci element bardzo istotny. Chciałam mieć władzę. Lubiłam mówić ludziom, co mają robić, przewodzić. Jako dziecko reżyserowałam koleżanki, wymyślając zabawy, przygody czy inscenizacje, a one na ogół dość potulnie się ze mną zgadzały. Mówiła w twoim stylu. I tak w 1971 roku ukończyła studia na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych. Już na drugim roku studiów mówiła bardzo dobrze po czesku, a słowackiego nauczyła się ze słuchu. W Pradze poznała zresztą swoją miłość, chłopaka z polsko-słowackiej rodziny, Lako Adamika. Był od niej starszy o 6 lat. Łączyło ich bardzo wiele, mieli wspólne pasje. Podczas gdy pani Agnieszka przemykała się do męskiego akademika, potrafili godzinami rozmawiać na łączące ich tematy. Szybko zdecydowali się na ślub, bo pani Agnieszka była już wtedy na drugim roku studiów, ale nie zbiegło się to z bardzo spokojnymi czasami, nie mogli cieszyć się po prostu jako młode małżeństwo swoją obecnością, bo wtedy wybuchła wiosna praska. Trudno się spodziewać, choć oczywiście nie jest to wykluczone. Myślę, że wielu moich widzów i wiele widzek powie mi, że w tym wieku zdecydowali się na ślub i byli ze sobą całe życie. No ale faktycznie myślę, że jest to dość szybko. Znaleźć kogoś takiego, kto nam pasuje w tym wieku, jest dość trudne. A ich charaktery nie były spójne. Agnieszka Holland zawsze walczyła do końca i była bardzo skupiona na celu, a jej mąż raczej miał więcej luzu, unikał konfliktów i bardzo spokojnie żył. Natomiast praska wiosna to moment, który ukształtował bardzo na przyszłość Agnieszkę Holland. Trafiła wtedy do więzienia w 1970 roku za rzekome podżeganie Czechów i Słowaków do rewolucyjnych zachowań. W związku z jej politycznym zaangażowaniem w Polsce jej scenariusze będą długo blokowane. Na pewno nie bez znaczenia było także jej pochodzenie. Do Polski przyjechała wraz z mężem. Dla niego było to też bardzo duże poświęcenie. Niczego nie mieli, obydwoje byli biedni, na dodatek mężczyzna nie mówił po polsku. A jeszcze na domiar złego, tak jak wam powiedziałam, pani Agnieszka nie miała pracy. Ale jej los później się odmienił. Jej nauczycielami zostali Krzysztof Zanussi, a także Andrzej Wajda. Na świat przychodzi córka tej młodej pary, o której wam dzisiaj opowiadam, Katarzyna. Pani Agnieszka ma 23 lata, gdy zostaje matką. I Katarzyna, Kasia jest na pewno oczkiem w głowie rodziców, aczkolwiek dwójka młodych ludzi zmagająca się z takimi bytowymi problemami na co dzień na pewno nie ma łatwego życia, musząc jeszcze stać się odpowiedzialnym za kogoś trzeciego. Mieszkaliśmy wtedy przez ścianę z moją mamą i ona, słysząc ten niemowlęcy wrzask, przybiegała, brała Kasię na ręce, a ona się uspokajała. To było poniżające dla nas, rodziców. Przeżyliśmy z lako krzyż pański. Dlatego zatrzymałam prokreację na jednym dziecku, bo fizycznie byłam wykończona. Parę lat niewyspania daje w kość, mówiła pani Agnieszka. I choć mówiła, że być może nie miała standardowego instynktu macierzyńskiego, z córką była zawsze bardzo zżyta. Często zabierała ją także do pracy, na plany filmowe i telewizyjne. Zaczęła także pisać scenariusze. Napisała scenariusz do debiutu filmowego Jerzego Bogajewicza. Dla Andrzeja Wajdy przygotowała scenariusze do takich filmów jak Bez znieczulenia, Danton, Miłość w Niemczech czy Korczak. Sama zadebiutowała filmem krótkometrażowym Grzech Boga. Sławę i uznanie przyniósł jej już jej pierwszy kinowy film Aktorzy prowincjonalni. Zdobyła za niego nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej w Cannes. Już w
wtedy podejście pani Agnieszki było bardzo innowacyjne, a ona podejmowała tematy, których inni nie ruszali. Dlatego też właśnie jej filmy bardzo często były doceniane. Warto tutaj dodać chociażby, że 3-krotnie jej dzieła były nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, Gorzkie żniwa, Ciemności oraz w kategorii najlepszy scenariusz Europa, Europa. Zresztą ten ostatni film otworzył jej drzwi do Hollywood. Powstał Tajemniczy ogród, na którym, jak sama mówiła, zarobiła pierwsze poważne pieniądze. Film zdobył Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Bardzo wiele jej filmów poruszało zresztą tematykę II wojny światowej, a także sytuacji Żydów w tym czasie. Warto dodać, że te sukcesy są o tyle jeszcze bardziej istotne, że pani Agnieszka nie miała łatwego życia jako kobieta w bardzo męskim zawodzie, choć ona sama mówi, że dla niej było to w sumie bez znaczenia, bo według niej reżyserem albo się jest, albo nie. Natomiast często pani Agnieszka musiała, tak kolokwialnie rzecz ujmując, nosić spodnie i ponieważ jest drobną kobietą, raczej o takim wyglądzie potulnej, miłej osóbki, nie zawsze spotykała się od razu z poważaniem, a reżyser musi takowe mieć. Musi zarządzać, musi rządzić na planie, trzymać wszystko twardą ręką. Kiedy więc na planie panował harmider, pani Agnieszka postanowiła wszystkich przywołać do porządku. Proszę państwa o ciszę, powiedziała grzecznie, ale nikt nie zareagował. Bardzo proszę państwa o ciszę, powtórzyła głośniej, donośniej i bardziej stanowczo, ale nic to nie dało. Wtedy wybuchła. Do kurwy nędzy, zamkniecie mordy czy nie? Wrzasnęła w akcie desperacji. Plan ponoć wtedy zamarł. I choć być może powiecie, że no tak, to niegrzeczne, sam Wilhelm Holender podszedł do niej i powiedział: Agnieszko, będzie z ciebie reżyser. Sama pani Agnieszka nie była dumna z tego, co się wydarzyło. Jestem reżyserką, bo się wydarłam. W reżyserowaniu chodzi o wrzask, o przekleństwo. Dziwnie się poczułam, gdy dostałam ten rodzaj aprobaty, mówiła. Bardzo się tego wstydzę. Warunki produkcji były ekstremalnie niedobre. Byłam w potwornym napięciu. Przeprosiłam natychmiast osobę, na którą wybuchłam, co nie zmienia faktu, że nie powinno się było to zdarzyć. Tłumaczenia, że przemocowe metody są konieczne w pracy, są paskudne. Trudnym kłamstwem. Oczywiście, że na planie jest presja czasu, ale trzeba jednoosobowo zarządzać ogromną liczbą ludzi. Ciągnęła, a Katarzyna Herman kiedyś wspominała, że również była świadkiem podobnego wydarzenia, kiedy pani Agnieszka zrobiła nieco awanturę, ale pani Katarzyna przekonywała, że pani Agnieszka po prostu realizowała się wtedy aktorsko, bo takie zachowania zupełnie nie leżą w jej naturze, ale niestety niekiedy są konieczne. Mąż pani Agnieszki ostatecznie był reżyserem teatralnym, firmowym i operowym, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Córka Katarzyna Adamik poszła w ślady rodziców i również zajmuje się reżyserią. Zaraz wam powiem, jak do tego rozstania dokładniej doszło, ale w tle był stan wojenny, rok 1981. Właśnie wtedy pani Agnieszka przebywała w Szwecji i postanowiła do Polski nie wracać. Wiedziała, że nie tyle jest to nawet groźne, o ile nie będzie mogła tutaj wykonywać swojego zawodu. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, na jak długo. Zdecydowała się na przeprowadzkę do Paryża. Męża i córkę udało jej się ściągnąć dopiero po 8 miesiącach z pomocą Krzysztofa Kieślowskiego. Byłam wtedy silna, ale miałam też okres szalenie ciężki. Rozsypałam się zdrowotnie, co było skutkiem tego stresu, kiedy byłyśmy rozłączone przez wiele miesięcy. Telefony odcięte, brak kontaktu, to było monstrualnie trudne przeżycie. Widziałam stan wojenny bardziej katastroficznie, bo miałam w głowie czeskie koszmarne doświadczenia, wspominała. A pani Katarzyna, córka pani Agnieszki, również wspominała, że ojciec wiózł ją do matki starym polonezem. Auto się zepsuło. Pani Agnieszka odebrała córkę na jednej ze stacji benzynowych. Ale wtedy mąż pani Agnieszki nie chciał po raz kolejny rozpoczynać na nowo życia na emigracji. Rozstali się. Myślę, że przerażała go wizja kolejnej tułaczki. Widywaliśmy się w wakacje, święta, odbywaliśmy kilka wspólnych podróży, na przykład do Meksyku. Zawsze miałam poczucie, że jest obok, mówiła pani Katarzyna. A pani Agnieszka już nigdy nie wyszła za mąż i z nikim też na dłużej się nie związała. Przynajmniej oficjalnie, a z byłym mężem na zawsze utrzymywała
przyjacielskie, pozytywne relacje. Ale Francja nie przywitała jej z otwartymi rękoma. Było jej ciężko zrobić tam karierę, pracować. Nie była otwarta, Francja oczywiście, na reżyserów z zagranicy. Zamieszkała więc w Niemczech. Choć teraz nadal żyje i pracuje we Francji. Do Polski nie mogła wrócić przez długie 7 lat. Tak jak Wam powiedziałam, jej córka Katarzyna również zajmuje się reżyserią i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Między innymi filmy Amok, Pokot, który zrobiła z mamą, czy Janosik, Prawdziwa historia. Przyznała także publicznie, że jest lesbijką, a jej mama od razu wyraziła aprobatę dla orientacji córki. Była to jedna z pierwszych osób, które w Polsce zdecydowały się tak otwarcie mówić o swojej orientacji. Córka Agnieszki Holland związała się z inną reżyserką, Olgą Hajdas. Panie są razem od wielu, wielu lat. Poznały się na planie serialu Ekipa. Warto do głośnych filmów pani Agnieszki dodać właśnie Pokot, o którym Wam już wspominałam. Film został doceniony w Berlinie i przyniósł także paniom Złotego Niedźwiedzia. No i oczywiście w ostatnim czasie nie mogę nie wspomnieć o filmie Zielona Granica, który zarówno za granicami Polski, jak i okazuje się w naszym kraju za sprawą Orłów, został bardzo doceniony. Jednak w opinii publicznej bardzo mocno był wykorzystywany politycznie. I mimo, że często Wam mówię, że nie ma spraw tylko białych albo tylko czarnych, jeżeli chodzi o konflikt wokół polsko-białoruskiej granicy, mam wrażenie, że właśnie tak te sprawy odbieramy. Albo jesteśmy za polskim mundurem, albo przeciwko, a bardzo w wielu przypadkach tak naprawdę nie ma to nic wspólnego jakby z clue sprawy. Myślę bowiem, że dostrzeganie człowieka w ludziach, którzy na tej granicy spędzali długie dni, nie wyklucza tego, by nadal widzieć człowieka w ludziach, którzy bronią naszej granicy i chwała im za to. Bardzo dobitne było to, że tego filmu wiele osób, które go krytykowały, nie widziały. I nawet nasz prezydent mówił, że nie widział, ale się nie wybiera, natomiast nie pochwala. Jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce i myślę, że bardzo się też dobitnie odnosi do tego filmu. Co ja mogę na temat tego filmu powiedzieć? Nic. Z tego powodu, że go po prostu nie widziałam. I w najbliższym czasie, szczerze mówiąc, się nie zdecyduję z osobistych powodów, natomiast dlatego właśnie ciężko mi się wypowiadać. My jako społeczeństwo zawsze na tym przegrywamy, bo każde spory społeczne między ludźmi, kiedy na tych forach albo tutaj w komentarzach zaczniemy się kłócić, sprawiają, że przegrywamy, bo wygrywają politycy, którym często ten konflikt jest na rękę, a moim zdaniem politycy są od tego, żebyśmy im ciągle na ręce patrzyli i ich rozliczali, a nie ślepo za nimi podążali i za tym, co mówią, i to niezależnie od tego, za jaką opcją polityczną jesteśmy. Sądzę, że ja nie mam jakiejś bardzo oryginalnej moralności, raczej taką tradycyjną mówiła o sobie. Trzeba robić swoje i cieszyć się życiem. Mamy to jedno życie i ja na przykład nie chciałabym, widząc to, co widzę, spędzić reszty życia w kompletnej depresji. Tak się staram więc robić to, co ode mnie zależy, nawet jeśli to coś malutkiego, mówiła z kolei. I również, mimo że jest ateistką, bardzo często zdarza jej się poruszać tematy związane nie tyle z religijnością, co z metafizyką. Bo jak czytamy w artykułach, w większości filmów reżyserka konstruuje fabułę i postaci oraz świat przedstawiony w jej filmach jako otwarty na doświadczenia metafizyczne i przy tym stawia pytania metafizyczne, ale unika odpowiedzi. Jaka jest prywatnie, uwielbia gotować i jest w tym świetna. I mimo, że od lat nie mieszka w Polsce, kuchnię polską również lubi. Robię świetny bigos, choć głównie na święta, za to w dwóch wersjach, bo moja córka nie je mięsa. Sama mocno ograniczyłam mięso, do mielonych mam zresztą lekką awersję, ale już na przykład klopsiki w sosie koperkowym bardzo lubię, mówiła. I przyznawała na temat, że jednak najczęściej we Francji zdarza jej się gotować tak zwane muszle. Kolekcjonuje antyki, uwielbia piłkę nożną i długie spacery. Nie kryje jednak, że na co dzień czuje się osobą nieco samotną. Czuję się dość samotna. Wokół mnie jest dużo ludzi, którzy mnie lubią, cenią, ale z wyjątkiem dwójki najbliższych przyjaciół nie ma w tym intymności, mówiła pani Agnieszka. A na ostatniej gali Orłów otrzymała także statuetkę Orła za osiągnięcia życia. Stoi na czele Europejskiej Akademii Filmowej. Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej, honorową przewodniczącą Gildii Reżyserów Polskich. Rok temu została uhonorowana za wybitne osiągnięcia artystyczne przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Pracuje także jako tłumacz literatury czeskiej.
Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Na jej temat powstała książka biograficzna Holland, biografia od nowa Karoliny Pasternak. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć na temat pani Agnieszki jeszcze więcej, to Wam serdecznie polecam to wydawnictwo. Młodzi filmowcy panią Agnieszkę nie bez powodu nazywają matką chrzestną polskiego, całego pokolenia filmowców. Staram się być otwarta. Jestem wciąż ciekawa świata, twórcza, dużo pracuję i podróżuję. Nie chcę wycofywać się z życia i ze świata. Ciekawość utrzymuje mnie w kontakcie z rzeczywistością. Podobnie miał Andrzej Wajda. Do samego końca pracował. Miał swoje pomysły, projekty, zachowywał jasny i bystry umysł. Mówiła na temat pani Agnieszka, na temat swoich ewentualnych, jak widzicie, raczej niedoszłych planów emerytalnych. Dużo też poświęca czasu na właśnie wychowywanie tego najmłodszego pokolenia polskich filmowców. I sama na ten temat wypowiada się w tym tonie. Kiedy studenci pytali mnie, co powinien mieć dobry reżyser, odpowiadałam, że są trzy takie cechy. Energia, ciekawość i cierpliwość. Zwykle wszystkie z wiekiem trochę się wytracają. Energia na pewno, chociaż wciąż mam jej dużo. Jak na osobę po 70. Myślę, że trzyma mnie ciekawość innych ludzi, świata, różnych spraw, ale też nowych sposobów opowiadania, powiedziała pani Agnieszka, więc życzę jej, by tych sposobów opowiadania wciąż przybywało i byśmy mogli cieszyć się jej dziełami w przyszłości. Ja uważam, że choćbyśmy nie wiem jak kontrowersyjną panią Agnieszkę nazywali, nie umniejszy to temu, że jest naprawdę jedną z najbardziej cenionych Polek na świecie za sprawą tego, co osiągnęła, a ja też kilkukrotnie miałam wielką przyjemność rozmawiać z panią Agnieszką. Jest to naprawdę w kontakcie bardzo miła, przyjemna osoba i taka zupełnie niezdystansowana, bardzo po prostu normalna. Jestem ciekawa waszego zdania na ten temat, na temat całej twórczości i życiorysu pani Agnieszki, na temat tego, czy widzieliście dużo jej filmów i czy przykuły one waszą uwagę. Będę wdzięczna za komentarze, a także proponowanie mi, czyj życiorys chcielibyście, bym Wam przedstawiła w przyszłości. Ja się postaram to zrobić, więc bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj i oczywiście do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło, cześć!